Na kanale Damian Kuchnia od Kuchni dziś zrobimy sobie ogórki w pysznej miodowej zalewie. Zapraszam na film. Potrzebujemy 2 kg ogórków. U mnie 2 kg prosto z ogródka przyniosłem właśnie teraz. Mogą być to takie średnie ogórki, nie muszą być bardzo małe. Nawet lepiej jak są takie średnie. Teraz je sobie potniemy. Obieramy w ten sposób, że odcinamy te końce i musimy je obrać ze skórki. Tak postępujemy z wszystkimi ogórkami. Więc ja Was nie zanudzam i biorę się do roboty. Ogórki ogarnięte. Teraz na mandolinie 2-2,5 mm kroję takie plastry. Raczej nie róbcie cieńszych z tego względu, że właśnie takie grube będą Wam idealnie smakowały. Chodzi o takie coś. Ja teraz ogarnę wszystkie ogórki. Ogórki poszatkowane, teraz do ogórków dodam dwie płaskie łyżki soli kamiennej, niejodowanej. Pamiętajcie, żeby nie była jodowana. Dokładnie je musimy teraz wymieszać z tą solą. Po wymieszaniu odstawiamy na 1,5 godziny. Przykrywamy i czekamy, aż po prostu puszczą wodę. Ja to teraz odstawiam i przyszykujemy zalewę. Do zalewy potrzebujemy 2 szklanki wody, szklankę octu, i 400 g cukru. Okej. Teraz to zagotowujemy. I jak troszeczkę się przestudzi, dopiero dodajemy miód. Nie wcześniej, żeby miód nie stracił swoich właściwości. Zalewa już jest trochę chłodniejsza. Teraz dołożę 2 łyżki miodu. Tą łyżkę zamoczyłem w mojej zalewie, która jest z octem, więc nie wkładam z powrotem do słoika, dlatego mam 2 łyżki, a nawet 3. Muszę to teraz rozmieszać. Miód się ładnie nam rozpuści. Ja to zostawiam już teraz, żeby po prostu było chłodne, takie letnie, nie musi być mocno chłodne, takie letnie, a w tym momencie przygotujemy sobie słoiki. Teraz tak, ja tutaj mam 4 słoiczki przygotowane. Do każdego słoiczka wrzucamy po jednym baldachu dużym kopru. No, ja mam kopr dość młody jeszcze i te baldachimy są bardzo małe. Więc układam sobie po 3 takie malutkie. Bo jak wiecie, te baldachimy naprawdę są bardzo duże, kiedy ten kopr już jest taki trochę starszy i bardziej wyrośnięty. Teraz na każdy słoik po 1 ząbku czosnku, po 0,5 łyżeczki gorczycy, ok. No i słoiki mamy przygotowane. Teraz czekamy tylko na ogórki. Ja teraz odcedzam moje ogórki. Zobaczcie, ile tu się nazbierało wody. Tyle jest wody. My z tą wodą już nic nie robimy.
Teraz tylko poprzekładam to wszystko do słoików. Robię to ręką, bo tak mi chyba jest najlepiej. Aczkolwiek mam do tego taki specjalny przyrząd. Może to się lepiej nada. Jeszcze więcej i jeszcze szybciej. Ok. Troszeczkę ubić. Już widzę, że wyjdzie mi trochę więcej. 2 kilo jak 2 kilo, ale po prostu ogórki są dość duże i gorzej się po prostu to układa w tych słoikach. Tu mam jeszcze w pogotowiu taki awaryjny słoiczek. Wrzucę do niego tylko szybko kopr. Wrzucę ząbek czosnku. Pół łyżki takie mniejsze, pół łyżeczki mniejsze gorczycy i resztę. No i super. Układamy równiutko, żeby nic nie wystawało ponad powierzchnię naszej zalewy. I teraz dodajemy zalewę. Zalewa musi przykrywać ogórki. Ok. Porządnie, zakręcamy. Dobrze, teraz je będziemy pasteryzować, więc przechodzimy na kuchenkę i to Wam szybko pokażę. Teraz tak, do garnka wlewamy wodę, układamy jakąś ścierkę, na której będą stały nasze słoiki. U mnie ręcznik kuchenny. Odpalam gaz. Woda jest teraz zimna, ale jak będzie letnia, taka sama jak temperatura słoików, wtedy włożę te słoiki. Nie wkładajmy nigdy słoików do gorącej wody, bo jest 90% szans, że Wam pękną. Więc czekamy. Woda już osiągnęła temperaturę słoików, więc wkładam słoiki. Mam nadzieję, że ten mały się tutaj zmieści. Nie będę musiał go dogotowywać. No niestety. No niestety. Tego muszę jeszcze raz później zapasteryzować. Ale czekamy, aż woda zacznie nam wrzeć. Woda zaczyna mnie się gotować. Nie wspomniałem, wody nalewamy do 3/4 wysokości słoiku, więc jak nie wiecie ile to jest, najlepiej ułożyć sobie słoiki, nalać wody i już później po wyciągnięciu wiecie ile tej wody ma być. Więc teraz zaczęło się to gotować. Przykrywam pokrywką, zmniejszam grzanie na minimum i tak jeszcze gotuję przez 5-6 minut maksymalnie. Nie dłużej, bo z ogórków zrobi Wam się ciapa. 5-6 minut maksymalnie. Minęło dokładnie 5 minut, wyłączam grzanie i wyciągam słoiki. Wyciągam, obracam do góry dnem, no i układam gdzieś obok na jakiejś desce. Trzeba uważać, one są bardzo gorące. Ok. I teraz ryzyk fizyk, wrzucam jeszcze ten jeden mój mały słoiczek, ostatni. O, powinno być więcej wody, no niestety. Zobaczymy, ja go zużyję już jutro w pracy, więc nie ma problemu z pasteryzacją jakąś specjalną niedługą. Odpalam gaz. Ja go przykrywam na 5 minut i jutro już będzie u mnie w pracy zjedzony. Tak wyglądają te ogóreczki. Zapraszam po przepis, jest naprawdę świetny i do zobaczenia.
pojawi się więcej takich fajnych przepisów. Pozdrawiam serdecznie.